Co nowego w sklepie? Zbliża się okres komunijny, w związku z tym wiem, że macie pewne promocje. Tak, mamy promocję. Można zakupić piłeczkę wraz z autografem wybranego piłkarza, którego sobie wybierze. Koszuleczki, na których też mogą być podpisy piłkarzy, wszystkich lub wybranego. Również mamy zestawy, które są obniżone, na których są obniżone ceny. Zapraszamy do zakupu. Przy okazji zbliża się Dzień Matki. Tak, mamy koszuleczki do wyboru, na krótki rękawek, na ramionczkach, polóweczka bez rękawów, także mamy kurteczki, pogoda się zrobiła niezbyt ładna, więc można zakupić na mecz akurat. A to jest kurtka męska, damska? Męska i dziecięca, rozmiarki są dziecięce i męskie. Z myślą o naszych kibicach przychodzących na mecze Zagłębia, zrobiliśmy pewne udogodnienia. Już od meczu derbowego otworzyliśmy dodatkowych 5 punktów sprzedaży na stadionie. Są to punkty, jeden punkt na stadionie, na każdym sektorze. Mieszczą się one przy schodach obok wejścia na trybuny. Zrobiliśmy to dlatego, iż uważamy, że nie każdy kibic ma możliwość zakupu sobie pamiątek jakiś na meczach, dlatego że wcześniej mieliśmy ustawiony tylko jeden punkt i to na zewnątrz stadionu. I nie każdy miał możliwość dojścia do tego punktu, bo większość kibiców udaje się prosto pod kasy lub do bramek stadionowych, żeby nie stać w kolejkach. Są duże kolejki, jak wiemy. A w tej chwili każdy będzie mógł po przejściu przez bramkę wejść sobie na stadion, podejść do tego punktu i popatrzeć, wybrać sobie szalik, koszulkę lub jakiś gadżet. No właśnie, co można kupić? Po pierwsze, w ogóle śmiało można przyjść na jakiś czas przed meczem i już za bramką można robić zakupy? Tak. I co można kupić? Tak, już godzinę przed meczem stoimy zawsze i również przerwy. Można sobie podejść kupić. Co sprzedajemy? Sprzedajemy tak, przede wszystkim szaliki, koszulki, różnego rodzaju gadżety, breloczki, jakieś szaliczki na samochody, mini koszulki, smycze, długopisy, takie jakieś, mówię, mniejsze gadżety. Także zapraszamy na mecz z Odrą Wodzisław. Zapraszamy do tych nowych punktów, bo naprawdę nie trzeba będzie stać w kolejkach i nie trzeba się śpieszyć przed meczem, tylko może sobie wejść przez bramkę i kupić sobie gadżet jakiś.